Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie, jak odebrać airdrop Ethereum. Dokładnie będzie to airdrop Ethereum V, czyli na Proof of Work. No bo jak wiecie w poprzednim odcinku, no i wszyscy już o tym mówią, Ethereum przeszło na Proof of Stake, no i za to każdy posiadacz zwykłego Ethereum jest w stanie odebrać airdropa ETHW. Więc to wszystko w tym odcinku. Standardowo, jeżeli odcinek się Wam spodoba, zostawcie łapkę w górę. Nowe osoby mogą zasubskrybować mój kanał. Dodatkowo raz w tygodniu spośród komentarzy pod moimi filmami wybieram jedną osobę, która wygra $10. Także myślę, że to fajnie. Fajna szansa, zostawiając komentarz. No i zapraszam Was do opisu, gdzie macie link do Discorda, do grupy z ogłoszeniami oraz mojego Twittera. No i link do giełdy, na przykład Bybit, do jednej z lepszych giełd do tradingu. Na giełdzie Bybit dodatkowo są fajne launchpady. Teraz będzie kolejny launchpad nowego projektu. No i tak jak powiedziałem, Bybit, najlepsza giełda chyba do tradingu, bo przede wszystkim nie trzeba KYC. Wchodzicie z mojego linku, wpłacacie depozyt w kryptowalutach, otrzymujecie dodatki, bonusy, no i możecie sobie tradować fajnie na dźwigni. Przechodząc już do samego odcinka, cena Bitcoina to $19,500. Tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, że byłem bardzo zdziwiony po ETH Merge, po wprowadzeniu, że no na rynku się nic nie dzieje, że albo liczyłem na wzrosty, albo liczyłem na spadki, w sensie liczyłem na wahania ceny. Nie obstawiałem tego na rynku, ani shortem, ani longiem, ale liczyłem na wielkie wahania ceny. No i zaraz po moim filmie, 2-3 godziny, właśnie spadliśmy na Ethereum, cały rynek kryptowalut mocno spadł. Ethereum od jakiegoś 1700 praktycznie spadło, no 1600, przepraszam, spadło na praktycznie $1400, więc to tak średnio, ale dobra, przechodząc już do meritum tego odcinka, każdy posiadacz tego Ethereum, ETH, które kosztuje $1500, jest w stanie odebrać airdrop ETHW. Ten token kosztuje obecnie $9. ATH miał na poziomie $55, no ale tak się stało, że wszyscy to sprzedają i spadło to na $10, także szczerze, no nie jest to dużo. Bo za posiadanie jednego Ethereum, które jest warte $1500, tak to przyjmijmy, dostajecie $10. No szczerze, pewnie jeżeli jeszcze do tego nie sklejmowaliście, no to pewnie nikomu to dupy nie urywa. Te $50 to jeszcze było coś, w sensie no zawsze spoko, $10 to mało, ale moim zdaniem warto to na pewno sobie odebrać, wiedzieć o tym, że ma się to na portfelu, no i może kiedyś sprzedać. Ja tego ani nie kupuję, ani nie sprzedaję. To, co po prostu poodbieram na wszystkich giełdach, prześlę sobie, no i będzie tam sobie leżeć. I teraz jak to odebrać? Generalnie Ethereum W należy się po prostu wszystkim posiadaczom po prostu Ethereum. Więc jeżeli miałeś Ethereum na swoim MetaMasku, na swoim portfelu, to musisz dodać nową sieć, która jest Ethereum W, jakby zgodna z tym Ethereum W. Jak dodać tą sieć? Już Ci pokażę. Jeżeli miałeś Ethereum na giełdzie, no to taka giełda prawdopodobnie będzie obsługiwała tego airdropa. Obecnie giełdy, które obsługują tego airdropa, to jest FTX, OKX, Bybit właśnie. Bybit był w ogóle jedną z pierwszych giełd. Dodatkowo można tam właśnie longować lub shortować, więc to jest na pewno spoko. No i tu macie listę wszystkich giełd, na których airdrop już jest obsługiwany. Czyli jeżeli tam mieliście ETH, otrzymaliście airdropa. Pewnie największe pytanie, when Binance? No, Binance zapowiedział, że będzie obsługiwał Ethereum W. Obecnie na Binance nie ma jeszcze nawet takiej zakładki. Jak wchodziłem sobie przed odcinkiem, ale nawet zaloguję się teraz szybko na Binance na telefonie, to cały czas mam swoje Ethereum, ale nie mam Ethereum W. Więc to informacyjnie prawdopodobnie na Binance zostanie to dodane. Niestety, z tego co wiem, nie jest to pewne. Tak to jest z giełdami, dlatego zawsze nie warto trzymać na giełdzie, no bo właśnie tak jak tutaj widzimy, giełda jest w stanie po prostu nam nie dać tych środków, dopóki giełda tego nie zlistuje i jakby nie przekaże nam tych pieniędzy, tak to myślę, że mogę powiedzieć, no to w pewien sposób nic z tym nie zrobić. Choć no tak jak mówię, z tego co wiem, Binance ma wprowadzić Ethereum W. Dobra, więc z giełdami łatwa sprawa, pojawiło się Wam ETHW albo się Wam nie pojawiło. Jak się nie pojawiło, to po prostu czekacie i tak nic nie zrobicie. Następnie, jak macie MetaMaska. Najwięcej osób używa MetaMaska, więc trzeba tutaj dodać nową sieć. Jak to zrobić? Wchodzicie sobie w portfel,
Tutaj u góry w portfelu wchodzicie sobie, ja tutaj mam cały portfel rozwinięty i klikacie sobie tutaj główne sieci, dodaj sieć. Przekierowuję Was do takiego czegoś i tutaj wpisujecie takie dane. ETHW-mainnet. Szczerze skopiujcie sobie to z tego tweeta, dam Wam link do tweeta w opisie. Po prostu kopiujecie sobie te dane z tego tweeta jakby tutaj. Tu pokazane co, gdzie, jak, czyli ETHW nazwa sieci, nazwa adresu URL RPC, tutaj macie mainnet.ethereum, ten identyfikator 10001, currency ETHW, no i przeglądaj blok, no to również tutaj macie mainnet.ethw.scan. Więc wklejacie sobie to po prostu z tego tweeta dam Wam w opisie, no i następnie klikacie zapisz. Potem możecie sobie przełączyć na taką sieć, tak jak ja tutaj mam z Ethereum na ETHW. Przełączacie się i proszę bardzo, ja na mainnecie, czyli na głównej sieci Ethereum, posiadałem na tym portfelu drobne. Dosłownie było to 0,0157 Ethereum, więc i tyle dostałem. No, jak powiedziałem przed chwilą, to jest praktycznie nic nie warte. Ethereum W nie jest dużo warte, więc to jest warte dokładnie 14 centów. Więc przy opłatach, które były na Ethereum i są, bo to wszystko, bo to Ethereum jest cały czas na Proof of Work. Tak jak było to powiedzmy tydzień temu, to Ethereum się nie różni od tego, co było tydzień temu, tylko różni się jakby ceną. No i to, że nie jestem głównym Ethereum, więc inwestorzy nie są już powiedzmy nim zainteresowani. Także no nie jest to dużo warte, przynajmniej tyle ile ja dostałem, ale w sumie no nawet tutaj na całe Ethereum to też nie jest dużo warte. Muszę sobie jeszcze parę portfeli posprawdzać. Ale tak samo jak mieliście na przykład Ethereum na optymizmie lub Arbitrum, tak jak ja miałem, no tutaj Arbitrum zwykły, no to nie dostaliście. Jeżeli przerzucaliście Ethereum na WETH na inną sieć, no to Wam się nie należy, po prostu, żebyście to wiedzieli. Jeżeli mieliście swoje Ethereum na innej sieci niż tej głównej sieci, gdzie były te duże opłaty, no to po prostu nie dostaniecie ETHW. Myślę, że sprawa jest prosta, też żeby nie przedłużać tego odcinka. Więc tutaj macie Ethereum po wpisaniu tej sieci, następnie możecie dać sobie wyślij, no i możecie sobie wysłać na giełdę, zdeponować, sprzedać, zrobić z tym co chcecie. No moim zdaniem cena jest tak mała, w sensie tak, no mała, nie oszukujmy się, że tego nie opłaca się ani sprzedawać na pewno. Z tym zakupem aż sam się zastanawiam, czy nie kupić za jakieś 10 sztuk, powiedzmy 10-20 sztuk, czysto spekulacyjnie, niech leży. Dla mnie to jest jakby shitcoin, w sensie no tutaj się nic nie będzie dziać wielkiego, no ale spekulacyjnie różne forki i tak dalej zawsze były coś warte, zresztą ETC, czyli Ethereum Classic, możecie zobaczyć, że dalej jest 19 w kapitalizacji, to jest bardzo wysoko, w sensie no wysoko względem na pewno ETHW, no i możemy zobaczyć, że ta cena urosła jednak z czasem, więc może to jest dobry wybór, zostawić sobie to ETHW, nic z tym robić nie trzeba, można sobie dokupić za, nie wiem, z parę sztuk. Ale tak jak powiedziałem, no ja fanem na pewno nie jestem, więc nie inwestujemy w to dużo pieniędzy, moim zdaniem. Raczej to jako taka spekulacja long-termowa dla zabawy. Ale chodzi tutaj o to tylko, żeby to odebrać. No tu już Wam pokazałem, na jakich jest giełdach. No i jeszcze na zakończenie Ethereum Merch na stronie merch.consensus.is/nft.com możecie odebrać darmowe NFT dla wszystkich, powiedzmy, ludzi, którzy coś robili na tym. Jeszcze jest 35 godzin i jest to po prostu NFT upamiętniające The Merch, tak zwany. Wchodzicie na tą stronę, dam Wam ją w opisie. Claim your NFT, no i za darmo, pobierając tylko opłatę transakcyjną, która wyniesie pewnie 3 czy 4 dolary, w zależności jakie mamy gaz na Ethereum, no dostaniecie takie NFT. Czy jest to coś warte? No nie jest to nic warte. Tych NFT-ków jest na OpenSea dużo i tego raczej nikt nie kupuje. Ale może kiedyś coś będzie. To jest już czysta spekulacja. Ja sobie odebrałem te parę dolarów, nie jest mi szkoda. A może kiedyś będzie warte. Dobra. Myślę, że odcinek spoko. Powiedziałem Wam o tym ETHW. Nie będę poświęcał więcej odcinków na The Merch i ETHW, myślę, bo to wszystko już omówione, wszystko było. No i co? Zapraszam Was do opisu. W opisie macie link do Discorda, grupy z ogłoszeniami Twittera, link do giełdy Bybit, dobra giełda na start i do właśnie tradingu, jeżeli ktoś jest zainteresowany. No i możecie napisać komentarz, to macie szansę wygrać 10 dolarów raz w tygodniu dla moich widzów. Do następnego odcinka.